tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Nic tu nie ma.
Niczego tu nie znajdę. Hej! Znalazłem tajemne przejście. Jak? Gdzie? Za regałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadomię Pyrokara. W tym czasie musisz sprawdzić, co kryją piwnice. Byłem w krypcie. I co udało ci się odnaleźć? Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi. Zabiłem go. Dobra robota. Kiedy już zwyciężymy zło, zajmiemy się kryptą. Rzeczywiście, prawda? Naprawdę myślisz? Naprawdę nie ma problemu. Krążą ostatnio różne plotki. Hej, ty! Nie mówili co innego. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Xardas powiedział mi, jak to zrobić. A, więc to tak. Bardzo ciekawe. Mam tylko nadzieję, że wpływ Xardasa na ciebie nie okaże się zgubny w skutkach. Ostrzegam cię. Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła. Kiedyś możesz tego pożałować. Wiem już, gdzie szukać dworu Irdorat. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Przepowiednia wspomina o świętej aurze Inosa. Aura Inosa to amulet, który mogą nosić tylko najpotężniejsi z magów. Co to za amulet? Ponoć został wykuty przez samego Inosa, który dał go ludzkości w prezencie. Jego właściciel jest nieczuły na wszelkie rany. Mogę go otrzymać? A co zamierzasz z nim uczynić? Wykorzystać do walki ze smokiem. Dobrze, dostaniesz ten amulet, ale obchodź się z nim ostrożnie. Możesz być o to spokojny. Nie chciałbym go później odkupywać od jakiegoś handlarza. Używaj go z rozsądkiem. Niech Inos zawsze ma cię w swojej pieczy. Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi.
Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu, a odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. Jorgen jest doświadczonym żeglarzem. Mógłby mi pomóc dostać się na wyspę. Obawiam się, że to nie takie proste. Jest teraz członkiem naszego bractwa. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam owcy. Jorgen musi najpierw odpracować swój dług. Potem możesz go za sobą zabrać. Jak długo to może potrwać? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej 3 miesięcy. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży Nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Chcę, żebyś się tam udał i zajął się tą sprawą. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. Chcę poznać ostatni krąg magii. Dużo czasu minęło, odkąd zawarłeś związek ze świętym płomieniem. Wiele się od tamtej pory wydarzyło. Jesteś wybrańcem Inosa. By wypełnić czekające cię zadanie, będziesz potrzebował całej swojej siły. Udzielę ci teraz błogosławieństwa. Niniejszym wkraczasz w 6. krąg magii, abyś zawsze niósł światu światło i rozpraszał mrok. Jeśli chcesz, mogę cię teraz nauczyć formuł ostatniego kręgu. A, jeszcze coś. Na początku cię nie poznałem, ale to ja wręczyłem ci list, nim wrzucono cię za barierę. Tak, oszczędziłeś mi wtedy nadętej przemowy sędziego. A teraz jesteś wybrańcem Inosa. Przyjmij moje błogosławieństwo wybrańcze. Inosie, odwieczny panie światła i ognia, pobłogosław tego człowieka, swego umiłowanego sługę. Dodaj mu odwagi, siły i mądrości, by mógł pewnie podążać ścieżką, którą dla niego wybrałeś. Podziel się ze mną swoją wiedzą. Przecież wiadomo od dawna.
Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Ej, ty! To przecież oczywiste. Niech Innos cię prowadzi. To naprawdę nie mój problem. Mnie nie musisz o to pytać. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Mógłbym cię zatrudnić jako kapitana na moim statku. Ej, chyba mnie nie nabierasz, co? Jeśli mówisz serio, możesz na mnie liczyć. Jest tylko jeden mały problem. Wyżarłem nowicjuszom połowę spiżarni. Strasznie się z tego powodu zezłościli. Obawiam się, że mogą nie chcieć mnie stąd wypuścić. Najpierw muszę odpracować swój dług u Pyrokara. Przykro mi. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nic tego nie zmieni. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Trzeba uważać na to, co się mówi. Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Coś nowego? Sytuacja nadal jest bardzo poważna. Cała nadzieja w Innosie. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee, albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. Co tam u ciebie? Jak owce? Słyszałem, że jacyś ludzie zajęli farmę Lobarta. Może ktoś powinien mu pomóc? Czekaj tylko, ty gnido! To się nigdy nie zmieni. Możemy jedynie przeczekać. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Mój problem. On myśli, że to takie łatwe wierzyć we wszystko, co się słyszy. To nie wcale jest więcej, nie wiadomo już, komu można ufać. Nie chciałbyś wypłynąć ze mną w morze? Jasne, czemu nie? Chętnie się stąd wyniosę. Mogę równie dobrze bronić twojego statku. Dokąd płyniemy? Inaczej musisz się do tego zabrać. Niedaleko. Na pobliską wyspę. No to na co czekamy? Podczas podróży mogę cię jeszcze poduczyć łucznictwa i strzelania z kuszy. Możemy jedynie przeczekać. Witamy na pokładzie. Zejdź na przystań. Tylko wkrótce odpływamy. Już idę. Nie zasłużył sobie na to. Nie
doszło do mnie nic. Nie mówię ci przecież nic nowego. Ode mnie tego nie dostał. Trzeba po prostu słuchać. Zdali tak.